Siemanko, witam. Dzisiaj mamy do naprawy Garretta Ace 300i. Objawy zakłócenia wynikające znikąd, można powiedzieć tak, czyli cewką przemiatamy w powietrzu, on sobie wyłapuje jakieś dziwne sygnały. Wcześniej było ok, no teraz przyszedł moment po sezonie. Prawdopodobnie coś z elektroniką. Może być to wilgoć, mogą być zimne luty. Dopóki nie rozkręcę, niestety nie jestem w stanie, ani nikt nie jest w stanie zdiagnozować tego. Zaraz będziemy go rozbierać, także wszystko się dowiemy, co i jak. Jeżeli będzie zawilgocony, i tak będzie go trzeba pierwsze co zrobić, to włożyć elektronikę, rozkręcić, wyjąć, tak? Włożyć do wanienki ultradźwiękowej. Przeczyścić to na ultradźwiękach i dopiero można się wziąć do naprawy, żeby to było konkretnie zrobione. No co, rozkręcamy go. A jak słyszeliście, o takie coś. To nam niepotrzebne będzie. Baterie słabej jakości, no ale dobra, nie lubię energizerów. Nie, żebym na tego antyreklamę robił, ale jakoś nie mówi nic ta firma. Są lepsze, nie będę ich reklamował tutaj. Żeby rozkręcić to coś, to trzeba po prostu odkręcić te śrubki. Dwie. Pierw. Czyli tak, odkręcamy te dwie śruby. Żadnej filozofii nie ma. Dobra, jedna jest, druga się trzyma, ale i tak pójdzie. Dobra, mamy odkręcone. Je na starym patencie. Pyk, pyk. Niech sobie tutaj leżą. I teraz nam zostaje tu. Tu mamy jedną i drugą nakrętkę. Musimy je rozkręcić. Najlepiej jakimiś kombinerkami poluzować delikatnie. O, pyk, pyk, dobra. I później można już to palcami ładnie odkręcić. One się z reguły ładnie odkręcają. I na magnes jest pyk, złapane. No tak samo. Tutaj sprężynki. Nie mam nic do zarzucenia. Wszystkie te blaszki ładnie wyglądają, czyściutkie. Mówię, nówka nieśmigana, można powiedzieć, ale zakłócenia są, więc coś z elektroniką prawdopodobnie. Cewki były sprawdzane, przekładana była druga cewka i jest to samo. Tak samo trzepie. Później, żeby odkręcić, trzeba uważać, tu jest kabelek taki. Tą wtyczkę wciskamy i ten kabelek nam wychodzi. To jest kabelek od głośniczka. Czyli to jest tak, to jest ta część z bateriami. Tędy z baterii wychodzi plus minus, tak? Dokładnie. Nawet mi się udało, trafiłem. Plus i minus, dobra. Teraz tak, to odkładamy też. Tu nie będziemy na razie używać. Przyjrzymy się tej części. Elektronicznej. Ja tu na razie Wam pokażę, jak to wygląda, tak? Nie wiem, czy to światło daje radę. Wstępnie nie widzę jakiejś wilgoci specjalnej, ale zobaczymy. Żeby otworzyć, tak, bierzemy jedno, drugie, to są takie zatrzaski, wyciągamy tak i pod kątem, pyk. No i mamy zdjętą tą część. Odkładamy ją. No i teraz będziemy się przyglądać, co tutaj mniej więcej jest nie tak. Dużo rzeczy można z zewnątrz zauważyć. To trzeba przyjrzeć. Na pierwszy rzut oka tu widzimy jakieś, ale to są od ekranu nóżki. Tu jest jakieś takie zasyfione, tu też, ale to nie jest jakaś wilgoć, żeby tak się działo. To nie ma nic wspólnego.
Pady są czyste, tak, tam gdzie baterie dotykają, więc tu też raczej to nie jest wina tego. To będzie trzeba szukać. Tak to wygląda. Tak wygląda nasz Ace. Tam widać, nie widać, mogę lampę dołączyć. Jeszcze będzie się świeciła. Opyk. Tylko, że dobija światło. Będzie zabawa z tym. Często jest tak, że widać po prostu już jakąś elektrokorozję czy coś i można to ładnie pousuwać i z reguły się wtedy na tym kończy, chyba że coś jest naprawdę mocno popalone, ale to się włączy, raczej nie włącza ten sprzęt już często w ogóle, no i wtedy od zera jedziemy, a tutaj będzie trzeba szukać dziury w całym. To są ciężkie naprawy, dlatego że mówię, no w takich sprzętach to tu może być wszystko i nic, tu jest płyta warstwowa, tak? Czyli kilkuwarstwowa, przejścia tunelowe, to tutaj co mamy, takie te kropki, dziurki, są zrobione tunele miedziane i łączą pomiędzy warstwami płyty, z jednej strony na drugą, w środku, także jest szukania, nie tylko to widzimy tu na zewnątrz, te ścieżki, tak, tylko te ścieżki też idą w środku, pomiędzy płytami, tu nie będzie widać tego, ale to tak jest, dobra. Co tu się przyglądać? Łapie się i grzebie.